z grupa Jarosława Krakowskiego, którego dzisiaj z nami tutaj nie ma. Witam Was serdecznie raz jeszcze. Jak może mnie nie znacie, Mikołaj Budanowicz, wojewoda kujawsko-pomorski. Jestem tutaj razem z panem generałem Jackiem Kaczmarkiem, szefem kujawsko-pomorskich strażaków. Jesteśmy tu dzisiaj u Was, dlatego że mamy do przekazania Wam pewną rzecz. Jesteście wielkim autorytetem jako ludzie młodzi, a za chwilę ci, którzy będą pełnić tą funkcję jako ochotnicy, jako strażacy zawodowi. To prawda, łatwo nie jest. Ostatnio słyszałem, że na jedno miejsce, które jest rekrutowane w Straży Pożarnej, jest 20 chętnych. No, ale Wy macie od razu większe szanse, bo jesteście przygotowywani od najmłodszych lat, więc to trzeba się jeszcze troszeczkę wiedzą wykazywać, ale i sprawnością fizyczną. Także bardzo dobry kierunek. Jeszcze raz Wam tego serdecznie gratuluję. Ja bardzo się cieszę, że za chwilę będziemy mogli Was wesprzeć troszeczkę, bo widzę, że ośrodek wymaga, że on jest fajny, klimat jest super. Pada tutaj poprawić Wasze warunki bytowania, więc będę miał za chwilę okazję przekazać Wam nowe łóżka, które mamy do dyspozycji właśnie Straży Pożarnej. I te łóżka trafią tutaj dla Was, będziecie mogli z nich korzystać. Bardzo się cieszę. Jeszcze raz życzę Wam spokojnego, dobrego wypoczynku, ale również takiego przygotowania, bo wiem, że to nie tylko wypoczynek, ale ten obóz związany jest właśnie z nabywaniem wiedzy z zakresu pożarnictwa, bardzo cennej, a nawet jak nie będziecie strażakami, bo zakładam, że część z Was po prostu nimi nie będzie, to jednak wiedza i umiejętność uratowania ludzkiego życia, tak, jest wielką umiejętnością. Ja mam...